Chciałbym się dzisiaj dzielić Bożym Słowem z wami i tytuł mojego dzisiejszego zwiastowania tutaj na tym miejscu może nie jest zbyt duchowy. Może nawet nie pasuje do takiego obrazu, takiego power chrześcijanina, który idzie jak czołg bez względu na wszystko, bez względu na okoliczności i tak zwycięży, wiecie, taki trochę MacGyver. Ale myślę, że najbardziej ten tytuł oddaje to, o czym dzisiaj chcę mówić, czym dzisiaj chcę się dzielić z wami, a co, myślę, przez ostatnie miesiące przerabiam. I w skrócie mówiąc, tytuł mojego dzisiejszego kazania to po prostu zmęczenie. I myślę, że to jest coś, co nie jest oderwane od naszej rzeczywistości, w jakiej żyjemy. Myślę, że każdy z nas na własnej skórze przekonał się, co to znaczy być zmęczonym w jakiejkolwiek formie. Czy to zmęczonym fizycznie, czy to zmęczonym psychicznie, czy może jakoś emocjonalnie, a może nawet duchowo. Człowiek może być zmęczony pracą, ale może być w ogóle tak naprawdę zmęczony życiem, tym, że żyje i tym, że w ogóle dzisiaj musiał się obudzić. Kiedyś słyszałem takie stwierdzenie, które powiedział pewien człowiek i mówi, że znowu obudziłem się z taką potworną myślą, że muszę żyć. I człowiek może być zmęczony również i całym życiem. Człowiek może być zmęczony sobą, człowiek może być zmęczony innymi ludźmi. Może być zmęczony własnym grzechem, z którym nie może sobie poradzić i z którym się zmaga, a może być zmęczony grzechami innych ludzi, bo to jest bolesne osobiście dla mnie. Brakłoby czasu, gdyby wymieniać, czym tak naprawdę moglibyśmy być zmęczeni. Ja przypuszczam, że dzisiaj na tej sali również siedzą zmęczeni ludzie. Czym? Wy sami dobrze o tym wiecie. Dlatego dzisiaj chcę o tym mówić. Nieraz dochodzi do tragedii z powodu zmęczenia i proszę nie łączyć tego przykładu z tym, co się wydarzyło tydzień temu, z tą tragedią w Polsce. Ten przykład zaczerpnąłem długo, długo wcześniej, a mówi on o tragedii, która wydarzyła się 13 lat temu i w katastrofie samolotu koreańskich linii lotniczych zginęło ponad 200 osób. I przy próbie lądowania samolot rozbija się o pobliskie wzgórza. I śledztwo wykazało, że do tej tragedii doszło głównie z powodu zmęczenia pilota. I każdego dnia, moglibyśmy powiedzieć, dochodzi do tragicznych wypadków z powodu zmęczenia ludzi. Na przykład kierowców, którzy jadą więcej godzin niż powinni. Kierowców, którzy pod wpływem zmęczenia usypiają na drodze i to prowadzi do katastrof. Ludzie giną bądź stają się kalekami, stając zmęczonymi ponad siły, gdzieś za jakimiś maszynami, za piłami, tokarkami, frezarkami, bądź czym innym, dlatego że są potwornie zmęczeni przepracowaniem i wiele krzywdy również doznają. Często zmęczenie wynika z błędnych decyzji, które podejmujemy. Bierzemy na przykład na siebie dodatkowe jakieś obowiązki, które przerastają nasze możliwości. Ale bywa również i tak, że jesteśmy zmęczeni czymś, jakimiś okolicznościami, na które tak naprawdę nie mamy wpływu, które gdzieś dzieją się poza nami, a bardzo mocno dotykają gdzieś naszego życia. Potrafimy sami siebie narazić na potworne zmęczenie, a innym razem chcielibyśmy naprawdę tak szczerze uciec, chcielibyśmy odpocząć, chcielibyśmy się chociaż na chwilkę gdzieś schować i doświadczyć jakiegoś wytchnienia, ale nie bardzo wiemy jak, nie bardzo mamy gdzie, nie bardzo możemy, ponieważ za nami biegną dodatkowe porcje obowiązków, które powodują, że ciężar staje się coraz większy. Jakie mogą być następstwa zmęczenia?
Czy możemy uniknąć takiego niepotrzebnego wyczerpania? Jak odzyskać w ogóle siły, żeby stawić czoła kolejnym trudom, które zbliżają się do nas i trudom, które wysysają całą naszą energię? Co zrobić, żeby pod wpływem zmęczenia nie podjąć jakiejś głupiej, jakiejś złej decyzji, która będzie ciągła się całymi latami za nami? I wiecie, o czym mówię, to może nie jest takie duchowe. Może nie mówi o zwycięstwie chrześcijanina w Bogu, w Chrystusie. Oczywiście ja nie mam nic przeciwko temu. Ja sam nie raz zachęcam innych i siebie, żeby być zwycięzcą w Chrystusie. I dojdziemy dalej w tym rozważaniu, że są takie możliwości, że można oderwać się od tego. Ale wiecie, mówię o tym dlatego, ponieważ widzę, że właśnie w Kościele jest tak dużo zmęczonych ludzi. Może każdej niedzieli, po całym tygodniu wielu z nas tutaj przychodzi. Dobitych, przemęczonych, wycieńczonych. I siadają w swoich krzesełkach, jedni spuszczają głowę, a inni zakładają, czy podszywają sobie uśmiech, udając, że wszystko jest w porządku, a tymczasem rzeczywistość jest zupełnie inna. Ale ja widzę, że wielu zmęczonych ludzi jest w Kościele. Ludzi zmęczonych problemami, ludzi zmęczonych monotonią życia, ludzi zmęczonych stresem, ludzi zmęczonych relacjami, ludzi zmęczonych pośpiechem, w jakim dzisiaj przyszło żyć. W drodze do kościoła ustawiają się kolejki ludzi zmęczonych. Zmęczonych życiem. I mających nadzieję, że to właśnie tutaj otrzymają odpowiedź. Że to właśnie tutaj wytchną, odpoczną i nabiorą sił i będą posileni i wzmocnieni. Że nabiorą sił i ruszą na podbój codziennej rzeczywistości. I sobie myślę, że Kościół Jezusa Chrystusa, my, drogi Kościele, żeby udzielić innym wsparcia i pomocy, sami musimy być mocni. My jako Kościół Jezusa Chrystusa musimy mieć odpowiedź i musimy mieć warunki do tego, aby ci ludzie mogli przyjść i odpocząć. Wskazując im na Boże Słowo, wskazując im na obietnicę, na ponadnaturalną Bożą obecność. Ja nie mówię o jakichś praktykach religijnych. Ja mówię o żywej obecności Bożej w życiu człowieka. Kiedy Jezus wszedł do domu Marii i Marty, jedna była zajęta obowiązkami, ona ciągle za czymś biegała, ciągle coś widziała, że trzeba zrobić. Podczas gdy druga, może też zmęczona, postanowiła usiąść i posłuchać Bożego Słowa i odpocząć u stóp samego Pana. Jezus stworzył warunki. Jezus stworzył tym kobietom warunki do tego, żeby mogły odpocząć. Jedna z tych warunków skorzystała, druga nie. I kochani, bywa też tak, że w większości kościołów nie ma takich warunków, nie ma takiej odpowiedzi. Niestety coraz więcej kaznodziejów pojawia się, którzy dają ludziom papkę, byle jaką owsiankę zamiast takiego prawdziwego, żywego i duchowego pokarmu. Karmią głodny i zmęczony kościół bezwartościowym bleblaniem. Byleby coś tylko gadać, zamiast treściwym zwiastowaniem Bożego Słowa. Nie spędzają czasu przed Bogiem, żeby odebrać właściwe słowo do Kościoła, żeby odebrać właściwe słowo dla siebie i móc przekazać innym. Ale marnują ten czas w swoich salonach albo bieganiem za sukcesem. Byle jak przygotowane kazania. Podaje się w ładnie zapakowany papier elokwencji. Głosi się piękne, wzniosłe słowa. I może czasami słyszycie, czy to może w internetach, czy gdziekolwiek, ale pojawiają się tacy kaznodzieje,
którzy mówią po to, żeby mówić, i to nic nie wnosi do życia człowieka. Te słowa są pozbawione mocy i autorytetu Bożego. Ale Boże Słowo mówi, apostoł Paweł w liście do Koryntian mówi, że Królestwo Boże nie zasadza się na gadaniu, nie zasadza się na słowie, ale Królestwo Boże zasadza się na mocy Bożej. Amen? Amen. I nie ma innej drogi. Królestwo Boże zasadza się nie na słowie, ale na mocy. Badania nad żywnością w najpopularniejszej sieci fast foodów wykazały, że 30 dni ciągłego odżywiania się tym, co tam serwują, wystarczy, żeby drastycznie pogorszyły się wyniki badań krwi, a co za tym idzie zdrowia. A więc miłośnicy fast foodów, 30 dni wystarczy ciągłego odżywiania się w takich budkach, żeby twoje wyniki krwi i co za tym idzie zdrowia, pogorszyły się. I to się wcześniej czy później odbije na twoim zdrowiu. W wielu kościołach kazalnica stała się taką budką z fast foodami, gdzie, wiecie, w niedzielny poranek tanio serwuje się jakiś bezwartościowy, pół godziny wcześniej przygotowany ochłap. Chciał, nie chciał, wierni będą tracić siły, będą tracić zdrowie, będą tracić duchową witalność. Kościół staje się coraz bardziej zmęczony i w końcu umiera, bo już, wiecie, ledwo idzie. Ledwo się snuje po tej ziemi. To w ogóle nie przypomina zwycięskiego chrześcijaństwa. Słyszałem o wielu upadkach w miejscach, gdzie prawdę Słowa Bożego przyprawiono słodkim sosem Ewangelii sukcesu albo piekielnie ostrą przyprawą nauki o demonach lub wiele, wiele jeszcze innych rzeczy. Ale bywa również i tak, moi drodzy, że warunki są. Że są warunki do tego, żeby odpocząć. Są warunki do tego, żeby nabrać sił. Ale ja mogę te warunki zlekceważyć. Mogę je ominąć. Mogę próbować rozwiązać problem zmęczenia po swojemu. Kto wie, gdzie by Ezaw zaszedł, gdyby pewnego dnia nie był tak zmęczony. Jeśli macie swoje Biblię na swoich kolanach, w swoich rękach, to otwórzmy sobie pierwszą Księgę Mojżeszową, 25 rozdział. I od 29 wersetu przeczytamy Boże Słowo. Pewnego razu przyrządził Jakub potrawę, a Ezaw przyszedł zmęczony z pola. Rzekł wtedy Ezaw do Jakuba: daj mi proszę skosztować nieco tej czerwonej potrawy, bo jestem zmęczony. Dlatego nazwano go Edom. W języku hebrajskim słowo Edom znaczy czerwony. Na to rzekł Jakub: sprzedaj mi najpierw pierworodztwo twoje. A Ezaw rzekł: oto jestem bliski śmierci, na coż mi więc pierworodztwo? Jakub rzekł: przysięgnij mi wpierw. I przysiągł mu i sprzedał pierworodztwo swoje Jakubowi. Wtedy Jakub podał Ezawowi chleb i ugotowaną soczewicę, a on jadł i pił, potem wstał i odszedł. Tak wzgardził Ezaw pierworodztwem. Chciałbym na ten fragment Bożego Słowa dzisiaj spojrzeć właśnie w nieco inny sposób. Zwrócić uwagę na coś, co nam, ludziom, jest dużo bliższe. Dzisiaj jakoś trudno nam się utożsamić ze sprzedażą pierworództwa, ze sprzedażą błogosławieństwa, ze sprzedażą pierwszeństwa, które się należało. Ale myślę, to z czym my możemy się dzisiaj utożsamić, to właśnie ze zmęczeniem, jakie towarzyszyło Ezawowi w chwili, kiedy się tego dopuścił. Nieco wcześniej czytamy, że kiedy Rebeka była w ciąży, Jakub i Ezaw strasznie tam rozrabiali. Jakieś tutaj miała dziwne takie odczucia.
I oczywiście nie wiedziała, że nosi bliźnięta. Nie było wtedy jeszcze badań USG, ale poszła zapytać się Pana, co się z nią dzieje. I z racji tego, że nie mogła przez dłuższy czas mieć dzieci i kiedy w końcu zaszła w ciążę i tam zaczęły się takie dziwne rzeczy dziać, była tym zaniepokojona. I dlatego zwróciła się do Boga i spytała, co się z nią dzieje. I Bóg jej odpowiedział w następujący sposób. Dwa narody są w łonie Twoim i dwa ludy wywiodą się z żywota Twego. Jeden naród będzie miał przewagę nad drugim, starszy będzie służył młodszemu. Bóg znający przyszłość, Bóg poruszający się tak samo w przeszłości, jak w teraźniejszości, tak i w przyszłości, wiedział, że w życiu Ezawa przyjdzie taki dzień, że zlekceważy swoje pierwszeństwo, które Bóg mu dał. Że pewnego dnia będzie tak zmęczony, że za michę fasolki po bretońsku sprzeda swoje błogosławieństwo. I to, na co dzisiaj chcę zwrócić uwagę, to kiedy do tego doszło. W jakich okolicznościach i czy przypadkiem nam nie grozi dzisiaj to samo? Czy my czasem nie jesteśmy narażeni na podobne niebezpieczeństwa, że zlekceważymy, czy nawet wzgardzimy tym, czym Bóg nas chce błogosławić, czym Bóg nas obdarował? Pytanie, które sobie zadaję, pytanie, które dzisiaj nam wszystkim chcę zadać. Dokąd może nas zaprowadzić zmęczenie? Do niszczącego zobojętnienia, czy do uzdrawiającego posilenia i odpoczynku? Wiecie, Ezaw był tak bardzo zmęczony, że uznał, że pierworództwo już mu jest w ogóle niepotrzebne. Był tak bardzo zmęczony, że po prostu myślał, że już umrze, że to już z nim koniec. I tak Ezaw mówi, oto jestem bliski śmierci, na cóż mi pierworództwo moje. Szczerze wierzył i praktycznie był święcie o tym przekonany, że w życiu już nic nie osiągnie. Może uznał, że jego życie jest po prostu głupie. Może uznał, że jego życie jest po prostu płytkie, puste, ponieważ kręci się tak naprawdę tylko wokół biegania za jakimiś kudłatymi stworzeniami. Czytamy o Ezawie, że on był biegły w myślistwie. On to po prostu lubił, on temu życie poświęcił. Ale czegoś mu w tym wszystkim pewnie brakowało. Skoro przed tak zmęczony, że jedyne wyjście, które miał, to albo zjeść, albo umrzeć. Stał się obojętny na swoje życie, stał się obojętny na swoją przyszłość. Może doświadczasz czegoś podobnego dzisiaj w swoim życiu. Może myślisz sobie, że już nic nie osiągniesz, że praktycznie zrobiłeś wszystko, co było w twojej mocy i nie widzisz żadnych rezultatów. Jesteś zbyt zmęczony i zaczynasz być taki właśnie zobojętniały na to, co się może dzieje wokół ciebie, a może na to, co się w ogóle dzieje w tobie, może na to, co się dzieje w twoim życiu, a może na to, co się dzieje w kościele, a może na to, co się dzieje w twojej relacji z Bogiem. Może po prostu zobojętniałeś. Może masz wrażenie, że twoje życie jest po prostu płytkie i że takie zostanie. Może doszedłeś do maksimum swoich możliwości. A może doszedłeś do takiego punktu, jak kiedyś doszedł Eliasz. Kiedy to po potwornym duchowym boju z prorokami Baala i po wyczerpującej ucieczce przed Izabel padł pod krzakiem jałowca. I co? I życzył sobie śmierci. Powiedz, ile razy wzdychałeś w ten sposób? Czy warto żyć? Czy to życie ma sens? Co jeszcze mogę w tym życiu osiągnąć?
Czy mogę jeszcze gdzieś dalej zajść? I to, ja myślę, bez względu na wiek. Czasami tak nam się potrafi grunt spod nóg usunąć, że mamy dość życia. Że nam się po prostu nie chce żyć. I Eliasz to wyrażał. On mówi, Panie, dosyć już. Weź moje życie. Nie jestem lepszy niż moi ojcowie. Nie jestem lepszy niż przodkowie moi. Jestem pewny, że już gdzieś to słyszeliśmy. Jestem pewny, że znamy głos tego, kto to mówił. Może słyszałeś to w swojej sypialni, kiedy wbiłeś swoją głowę w poduszkę i kiedy szlochałeś i kiedy twoja poduszka była mokra od łez. Mówiłeś, Panie, dość, weź już życie moje, ja już tego dłużej nie zniosę. A może słyszałeś to w swoim własnym biurze? Może któregoś dnia osunąłeś się na fotelu, położyłeś głowę na biurku i z oczu popłynęły ci łzy. I mówisz, ja już tego nie zniosę. Panie, jak długo mam tak żyć? A może słyszałeś to w swoim garażu albo warsztacie? Może w którymś momencie odłożyłeś narzędzie albo rzuciłeś nim o ścianę i powiedziałeś, dokąd to będzie trwać? A może w kącie swojego własnego domu? A może na leśnej ścieżce? A może w swoim samochodzie? Tam, gdzie nikt nie widzi i tam, gdzie nikt nie słyszy, wołamy Boże. Boże, ja już nie mam siły. Panie, rezygnuję. Panie, mam dość. Wcale nie jestem lepszy niż wszyscy inni tu wokoło mnie. A do tego jestem zupełnie sam. Nikt mnie nie rozumie. Na kogo spojrzę? Wszyscy jacyś inni, szczęśliwsi. A ja sam. Jeszcze taki wyczerpany. Eliasz żali się Bogu. Gorliwie stawałem w obronie Pana Boga zastępów. Gdyż synowie izraelscy porzucili przymierze z Tobą. Poburzyli Twoje ołtarze i Twoich proroków. Wybili mieczem. Pozostałem tylko ja sam. Lecz i tak nastają na moje życie, aby mi je odebrać. Wiecie, co Eliasz Bogu komunikuje? Boże, tak się starałem. Robiłem wszystko, co mogłem. I to dla Ciebie. I to w Twoim imieniu robiłem. I co? W jakim miejscu dzisiaj jestem? Chcą mnie pozabijać. Zostałem sam. Nie mam ani jednego, który by był po mojej stronie. Eliasz mówi, Boże, wiesz, że byłem szczery. Wiesz, że naprawdę szczerze to wszystko robiłem. Dlaczego nie mam lepiej? Tylko gorzej. Wiecie, zwykłe ludzkie wołanie. Wołanie, które najchętniej my sami byśmy w ten sposób zawołali. Lub wołaliśmy już. Lub mamy na końcu języka, żeby to po prostu wykrzyczeć z siebie, żeby to po prostu wyrzucić z siebie, co tak naprawdę czujemy. Ja wierzę Ci, że możesz przeżywać podobne chwile, możesz czuć się podobnie, zmęczony i osamotniony. I chcę Wam powiedzieć, ja wiem, co to znaczy. Ja dzisiaj nie dzielę się teorią na temat zmęczenia, którą przeczytałem gdzieś tam w słowniku. Ja się dzielę się praktycznie to, co sam przeżywałem i przeżywam. Może myślisz, że Bóg cię opuścił i najchętniej skuliłbyś się gdzieś w kłębek i przeczekałabyś zły czas. Marzysz, żeby to był tylko sen, po którym się obudzisz i wszystko będzie jakieś takie inne, wszystko będzie normalne, wszystko będzie takie lżejsze i lepsze. Ale wiecie, najgorsze jest to, że to dzieje się naprawdę. Najgorsze jest to, że to jest rzeczywistość.
naprawdę jesteś zmęczony i naprawdę czujesz się samotny. Naprawdę. Wiecie, nie zawsze nasze uczucia komunikują prawdę. I to jest to, na co chcę też zwrócić uwagę, to, co chcę wam powiedzieć. Czasami nasze emocje komunikują coś wewnątrz nas. Ale, moi drodzy, uczucia nie zawsze komunikują nam prawdę. Wiecie, co nam komunikuje prawdę? Boże Słowo. Boże Słowo nam komunikuje prawdę. Uczucia nie zawsze. Możesz czuć się odtrącony przez Boga. Możesz czuć się może niechciany. Możesz czuć się niegodny Boga. Możesz czuć się porzucony przez Boga. Ale to nie jest prawda. To jedynie jest komunikat twoich uczuć. To jest coś również, co diabeł ci wkłada do głowy, żebyś miał zły obraz Boga w swoim życiu. Prawda jest taka, że Bóg kocha mnie i ciebie. I On jest z tobą. Nie jesteś ani ja, ani ty, ani ja nie jesteśmy sami. Choć możemy tak się czuć. Kochani, coś wam powiem. Samotność nie oznacza, że jesteśmy zupełnie sami i dookoła nas pustynia. Mogę być w tłumie. Mogę nie być samotny, ale mogę czuć się samotny. Mogę mieć rodzinę, która mnie kocha. Mogę czuć się kochany. A mogę czuć się równie dobrze samotny i tak jakiś porzucony, niechciany. Za czyim głosem pójdziemy? I wiecie, wyczerpanie organizmu, psychiki, emocji ma to do siebie, że wykrzywia również prawdę Bożego Słowa. Wykrzywia również obietnice, które są zawarte w Bożym Słowie. Biblia mówi, nie porzucę cię i nie opuszczę. Amen. Bez względu na to, co mówi, co krzyczą, co wołają twoje uczucia. Bez względu na to, co diabeł krzyczy ci i wkłada do twojej głowy. Biblia mówi, nie porzucę cię i cię nie opuszczę. I to jest prawda. Prawda Bożego Słowa. Trudno jest to oczywiście przekuć od razu tą świadomość na nasze samopoczucie. My chcemy się czuć lepiej. Jesteśmy ludźmi. I chcielibyśmy, żeby wszystko tak się układało. Chcielibyśmy, żeby człowiek miał dobre samopoczucie. Ale nie zawsze tak jest. I często, tak jak tutaj nawiązuję do tego, wiąże się to z pewnym wyczerpaniem, z pewnym zmęczeniem. Dwóch wyjątkowych ludzi, których życiorysy zostały zapisane na kartach Bożego Słowa. Ezaw i Eliasz. W pewnym momencie życia oboje zmęczeni. Jeden bieganiem za uciekającymi kebabami, a drugi walką z bałwochwalstwem narodu. Oboje potrzebują wytchnienia. Oboje potrzebują jakiegoś takiego odpoczynku. Oboje potrzebują posilenia. Jeden płaci błogosławieństwem za byle co, a drugi płaci wszystkim za posłuszeństwo Bogu. Jeden jest gościem przydrożnej knajpy u Jakuba, a drugiemu sami aniołowie podają do stołu. Przyjdzie czas, że obiad Ezawa zaprowadzi go do miejsca, gdzie wybuchnie gorzkim płaczem. Ale przyjdzie też i czas, kiedy posiłek Eliasza zaprowadzi go wprost przed Boże oblicze. Bo tak było, jak czytamy historię tych dwóch Bożych mężów. Co zrobić? Co zrobić, żeby z jednej strony nie spotkała nas tak dotkliwa porażka? Co zrobić, żeby móc być zwycięzcą w naszych duchowych bojach, jak to było w przypadku Eliasza? Jak znaleźć tutaj równowagę? Gdzie szukać pomocy i ratunku? Gdzie szukać właściwych odpowiedzi? I kiedy przyglądałem się na ten fragment Bożego Słowa, zobaczyłem pewną podstawową różnicę, jaka była między tymi dwoma ludźmi.
Ezaw był zaangażowany w swoje sprawy. Ezaw był zaangażowany w zadowalanie swojego brzucha. Był zaangażowany tylko w to, co się działo koło niego. On kochał myślistwo, on był biegły w tym, Biblia mówi. I pewnie był najlepszy w okolicy w tym, co robił. Ale nie widać w tym Boga, moi drodzy. On był zaangażowany w swoje własne sprawy. Eliasz z kolei był zaangażowany w Boże sprawy. Jego życie koncentrowało się wokół Boga. Jego życie to było przynieść Bogu chwałę. To było reprezentować Boga na ziemi w tym czasie. To było być takim nie tylko prorokiem, ale takim żywym świadectwem Bożego działania w tym czasie. Oboje się zmęczyli, zauważmy. Jeden się zmęczył i drugi się zmęczył. I kolejna rzecz, która ich poróżniła, to Ezaw zwrócił się do człowieka w chwili zmęczenia. On przyszedł do swojego brata i mówi: daj mi proszę skosztować. Jak nie zjem, to chyba umrę. Eliasz z kolei zwrócił się do Boga. Pierwsze słowa, które padają, nie padają do człowieka, ale padają do Boga. Dosyć już, Panie. Dosyć już, Panie. Zobaczcie, jeden przychodzi po pomoc do człowieka, który tak naprawdę tylko knuł, jakby mu coś tutaj, jakby coś od niego uzyskać. Który knuł spisek przeciwko niemu. Jakże można się pomylić, moi drodzy, w chwilach takiego wyczerpania i zmęczenia, chwila, kiedy już mamy dość. A drugi zwrócił się do Boga. Nawet jeśli to było narzekanie, ale lepiej przyjść z tym do Boga. Czasami lepiej z narzekaniem przyjść do Boga niż z prośbą do człowieka. I mówi: Panie, dosyć już. Nie chcę dłużej tak żyć. A więc to, w co jesteśmy zaangażowani, to, czym żyjemy na co dzień oraz to, gdzie uciekamy po pomoc, może mieć decydujący wpływ na decyzje, które podejmiemy w chwilach takiego totalnego zmęczenia. I wiecie, tu nie chodzi o to, żeby teraz być na pełnym etacie. W kościele i z tego żyć i powiedzmy, no wtedy jestem zaangażowany. Tam, gdzie jesteś, bądź pochłonięty nie tylko tym, co robisz, nie tylko odpowiedzialnością, która na tobie spoczywa, ale bądź również pochłonięty relacją z Bogiem. Bądź pochłonięty tym, co Bóg chce ci przekazać, co Bóg chce ci dać w momencie, kiedy robisz to, co robisz. W Ewangelii Marka czytamy: i zeszli się apostołowie u Jezusa i opowiedzieli mu wszystko, co uczynili i czego nauczali. I rzekł im: wy sami idźcie na osobność, na miejsce ustronne i odpocznijcie nieco. Albowiem tych, co przychodzili i odchodzili, było wielu, tak iż nie mieli nawet czasu się posilić. Ten fragment Bożego Słowa, ten nowotestamentowy fragment wyraźnie pokazuje, w co byli zaangażowani uczniowie i do kogo przyszli po wyczerpującej pracy. Byli pochłonięci sprawami Bożego Królestwa. Ich życie było skoncentrowane na Bogu. I tak jak mówię, to wcale nie oznacza, że ja teraz mam być w pełnoetatowej służbie i wtedy moje życie będzie skoncentrowane na Bogu. Nie. Twoim życiem, tam gdzie jesteś, to co robisz, możesz zaświadczyć. I możesz pokazać ludziom, że twoje życie jest skoncentrowane na Bogu. Możesz to pokazać. Kiedy uczniowie mieli już dość, kiedy już zrobili swoje, to też wiedzieli, do kogo przyjść. Wiedzieli, do kogo się udać. Przyszli do Jezusa.
A ten z kolei zalecił odpoczynek. Słuchajcie, jeszcze tego samego wieczoru w ponadnaturalny sposób zostali nakarmieni z Bożej ręki. Nie tylko oni, ale jeszcze tysiące innych ludzi. Czy to nie przypomina trochę historii Eliasza? Byli zmęczeni, przyszli do Jezusa, On im polecił odpocząć, a później ich nakarmił. Wszystko działo się w obrębie Jezusa. Wszystko, czego doświadczyli, to było w obrębie Jezusa. To nie było poza Jezusem, ale to było w Jego obecności. To było w Jego obrębie. Kiedy my będziemy poza obrębem Jezusa, kiedy nie będziemy w bliskiej relacji z Nim. Słuchajcie, z powodu zmęczenia, z powodu wyczerpania, z powodu jakichś, nie wiem, dotkliwych wręcz, może i problemów, możemy się udać nie tam, gdzie trzeba. I możemy zapłacić w podobny sposób jak Ezaw. Któregoś dnia możemy wybuchnąć gorzkim płaczem, bo podjęliśmy złą decyzję. Ezaw był poza Bożym obrębem. Wszystko, co widział, to zwierzęta, łuk i co tam jeszcze miał do dyspozycji. Wiecie, niestety wielu wybiera drogę Ezawa. Są zupełnie pochłonięci charówą dla swoich własnych korzyści i wygód. Są zbyt zmęczeni ludzie, żeby czytać Słowo Boże. Żeby przyjść w modlitwie do Boga, żeby, nie wiem, zaangażować się w jakiś udział w życiu Kościoła. I ja nie mówię znowu tutaj o jakichś praktykach religijnych, że przyjdę, pomodlę się, otworzę Boże Słowo i coś tam w Kościele zrobię. Ja nie mówię o tym. Ja mówię o czymś żywym. Czytanie Bożego Słowa, modlitwa, zaangażowanie się w Boże rzeczy, koncentracja swojego życia wokół Boga, to jest stworzenie warunków do tego, żeby Bóg odpowiadał na twoje potrzeby. Żeby Bóg odpowiedział na to, co gdzieś głęboko, z czym się głęboko zmagasz w swoim sercu. Ja nie sądzę, żeby Bóg odpowiadał podczas, no nie wiem, oglądania jakiejś mydlanej opery przed telewizorem. Nie sądzę, żeby Bóg odpowiedział na twoje potrzeby, kiedy siedzisz przed komputerem i grasz. Nie stwarzasz w ten sposób Bogu warunków do tego, żeby On działał na twoje życie. Ja nie mówię, żeby teraz, wiecie, wszystko zlikwidować z domu. Miejcie telewizory, miejcie komputery i grajcie w nie. Ale niech to wszystko ma swój porządek. Niech to wszystko ma właściwą proporcję. Tak, żeby Bóg mógł wpływać na twoje życie. A wtedy nikt ci, tata czy mama, nie będzie ci musiał mówić, że ta gra jest zła. Lepiej w to, bo sam to będziesz w swoim sercu wiedział. Kiedy włączysz telewizor, jeśli Bogu stworzysz warunki, kiedy włączysz telewizor, będziesz wiedział, co będziesz mógł obejrzeć, a co nie. Wiecie, nie jeden szczerze kochający Boga chrześcijanin na tym miejscu usypia po całym dniu, kiedy ma wziąć Boże Słowo do ręki, ale nagle się ożywia, kiedy trafia się jakaś dodatkowa praca, gdzie można trochę kasy zarobić. Czy to nie dziwne? Kiedy mamy wziąć coś, co nam daje życie, to usypiamy, a kiedy mamy zabrać się za coś, co i tak któregoś dnia zniknie z naszego życia, to takie jakieś dziwne ożywienie staje. Nagle siły przychodzą. Wielu chrześcijan sprzedało się jak Ezaw za 48-calowy telewizor plazmowy, za wypoczynek ze skóry albo w czasy za granicą. Wiecie, ja nie mówię, żeby nie korzystać z tych dobrodziejstw. Ja w tej chwili nie mówię, żeby ich nie mieć. Ja jestem przeciwko tylko temu, żeby nie zdobywać tego kosztem Bożego błogosławieństwa, żeby nie zdobywać tego kosztem Bożego powołania, żeby nie zdobywać tego kosztem Bożego działania w twoim życiu. Miej, co tylko dusza pragnie. Ale nie zdobywaj tego kosztem Bożego powołania, kosztem Bożej obecności i kosztem Bożego błogosławieństwa.
Jezus widział wokół siebie mnóstwo zmęczonych ludzi. Dlatego zwrócił się do nich ze słowami: pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Zobaczcie, że czasy się zbytnio nie zmieniły. Kiedy Jezus chodził po tej ziemi, tak samo napotykał na swojej drodze mnóstwo zmęczonych ludzi. I Jezus zwrócił się do nich z zaproszeniem: chodźcie po prostu do mnie. Ja mam to, czego wy potrzebujecie. Ja mam odpowiedź na wasze zmęczenie. Ja mam odpowiedź na wasze marzenia. Ja mam odpowiedź na wasze pragnienia. Ja mam odpowiedź na wasz strach przed śmiercią. Ja mam odpowiedź na waszą niepewność zbawienia. Jezus proponuje tym ludziom swoje jarzmo, czyli swój sposób życia. Jarzmo Jezusa to nic innego jak po prostu jego sposób, jego styl życia, który oferuje zmęczonym i obciążonym ludziom. Jego sposób życia jest odpowiedzią dla mnie i dla ciebie. Jezus nie ma szybkich rozwiązań na nasze potrzeby i problemy, ale Jezus ma swój sposób życia dla mnie i dla ciebie. I on chce, żebym ja i ty, żebyśmy byli jego naśladowcami. Amen. On chce, żebyśmy szli w ślad za nim. I tak powiedziałem, tu nie chodzi o to, żeby tylko przyjść, pomodlić się i odhaczyć. Zrobiłem, pomodliłem się, przeczytałem fragment. Jakby się ktoś pytał, no to dzisiaj czytałem Boże Słowo. No tak też można takie mieć podejście. A przeczytam Boże Słowo, bo jakby się ktoś zapytał, to wyjdę na takiego nieduchowego. Albo się pomodlę, bo jakby się ktoś pytał, czy się modliłem, no bracie, ja ktoś to po modlitwie jestem. Tu nie chodzi o coś takiego. Tu chodzi o sposób życia, o pewien sposób naśladowania Chrystusa. Czy nam się to udaje? Czy zawsze nam się to udaje? Oczywiście, że nie. Jesteśmy ludźmi i nigdy nie będziemy takimi jak Jezus. Choć Biblia mówi, bądźcie takimi, jakimi ja jestem, ale jest pewna różnica, wiecie. Bogami nigdy nie będziemy. Ale tu chodzi o styl życia, który przyjmę. Styl życia, który gdzieś wgryzie się w moje codzienne życie. Na koniec podam więcej, by tego było, ale nie będę przedłużał. Podam kilka rzeczy, myślę, które nie są nam obce. Po pierwsze, przestań się śpieszyć. Jezus nigdy się nie śpieszył. Nie wiem, czy to zauważyliśmy, czytając Boże Słowo. Przestań się śpieszyć. Niedawno przeczytałem w jednej z książek i wiecie, bardzo mnie to jakoś dotknęło, tak osobiście. Pośpiech nie pozwala nam kochać innych ludzi. Zwykła rzecz. Wydawało się, że to grzech, wiecie, że to jakieś, nie wiadomo jakie rzeczy stają na drodze, żeby nie kochać innych ludzi. Ostatnio mnie to bardzo dotknęło. Po prostu pośpiech nie pozwala nam kochać innych ludzi. Chcecie przykładu? Stańcie w kolejce w hipermarkecie. I na przykład jak pani zmienia rolkę. Albo jak się coś zawiesza. Albo z żółtej nagle włącza się czerwona lampka nad kasą. Zobaczysz, co zrobi z tobą pośpiech. Zobaczysz na drodze, co z tobą zrobi pośpiech. Jaką masz miłość do innych kierowców. Szczególnie do kobiet prowadzących. Ja muszę pokutować z takiego, wiecie, sposobu myślenia. Przykładów by było mnóstwo. Przestań się śpieszyć. Jezus miał mnóstwo pracy, a mimo wszystko
potrafił ją odłożyć po to, aby spędzić czas ze swoim ojcem i odpocząć w jego obecności. Po drugie, pamiętaj, w tym samym czasie możesz być tylko w jednym miejscu. Ale odkrycie. Długo nad tym myślałem, wiecie. Nawet Jezus, kiedy chodził po ziemi, mógł być tylko w jednym miejscu w tym samym czasie. I wiecie, my próbujemy być dzisiaj wszędzie za pomocą szybkich aut, za pomocą telefonów komórkowych i za pomocą internetu. Potrzebujemy być w wielu, wielu miejscach naraz, jednocześnie. Jeszcze dobrze, wiecie, telefonu nie odłożymy, a już odpowiadamy na e-maila. Za chwilę wsiadamy w samochód, jedziemy coś załatwić. W ciągu dnia załatwiamy kilkanaście spraw i wracamy padnięci do domu. Nie takiego życia Bóg chce dla mnie i dla ciebie. Kolejna rzecz to przestań próbować wszystkich zadowolić. Nawet Jezus nie zadowolił wszystkich. Próby zadowolenia wszystkich ludzi są strasznie męczące i frustrujące. Prowadzą do rozczarowania i wypalenia. Świadomość, że nie wszyscy docenią i odwzajemnią twoje starania, oszczędzi ci rozczarowania, a co za tym idzie, potwornego emocjonalnego zmęczenia. Kolejna rzecz. Nie bierz na siebie ciężaru, którego nie jesteś w stanie ponieść. I tym ciężarem może być kredyt, który przekracza twoją zdolność spłacania. Czasami ludzie biorą kredyty w kilku miejscach, dlatego że w jednym miejscu nie pozwala im pewna zdolność kredytowa. To może być na przykład małżeństwo, do którego jeszcze dzisiaj nie jesteś gotowy bądź nie jesteś gotowa. To może również być ciężar dla ciebie dzisiaj nie do udźwignięcia. To może być dodatkowa praca, która wysysa z ciebie resztki energii. A to może być zaangażowanie również w próbę rozwiązania czyichś problemów. Często, kiedy ludzie są nieprzygotowani do tego, żeby jakoś próbować zaradzić czyimś problemem, często osoba z problemem ma taki toksyczny wpływ na tą, którą próbuje, na tą, która próbuje pomóc, że później ta sama potrzebuje pomocy. Czasami nasze angażowanie się w czyjeś problemy, kochani, przerasta nasze możliwości i staje się ciężarem nie do udźwignięcia. Zostaw ten ciężar. Najważniejsza rzecz, którą dzisiaj chcę zakończyć. Z Bożego Słowa. Jeśli jesteś zmęczony, jeśli dzisiaj to słowo jakoś trafiło do twojego serca, jeśli dzisiaj to słowo było odpowiedzią na twoje potrzeby, no chyba, że mamy naprawdę, że ja w jakiejś innej rzeczywistości krążę, funkcjonuję, ale ja myślę, zakładam, że dzisiaj na tym miejscu jest wiele zmęczonych osób. I nie będę wymieniał czym, bo nie wiem, ty sam najlepiej wiesz, co jest dzisiaj dla ciebie takim ciężarem. To chcę, żebyś na koniec uchwycił się jednej pięknej obietnicy z Bożego Słowa. Żebyś trochę przestawiła się z odbierania informacji z uczuć na odbieranie informacji z Bożego Słowa, które zawiera wspaniałą obietnicę. Ich jest mnóstwo, ale chcę zakończyć jedną obietnicą z Księgi Izajasza. Zmęczonemu daje siłę, a bezsilnemu moc w obfitości. Halleluja. Zmęczonemu daje siłę, a bezsilnemu moc. I to wiecie, nie troszeczkę tej mocy. Nie tak, żebyś tylko się dowlógł do domu dzisiaj po nabożeństwie. Ale moc w obfitości. To jest zapisane w Księdze Izajasza, 40 rozdział, 29 werset. I dzisiaj, jeśli byś miał zapamiętać jedną rzecz z dzisiejszego kazania, jedną rzecz z tego, co mówiłem, to zapamiętaj właśnie to. Zostawiłem to specjalnie na koniec, abyś mógł, abyś się mogła uchwycić Bożego Słowa.
ponieważ Królestwo Boże zasadza się nie na słowie, nie na tym, co tu może dzisiaj było powiedziane, ale na mocy Bożego Słowa. Amen. Niech was Bóg błogosławi. Niech wam dodaje sił. I moją modlitwą jest, abyście dzisiaj mogli wyjść posileni, wypoczęci, odświeżeni do swoich domów i dopiero uchwyciwszy się tego słowa, nabierali każdego dnia sił w swoim życiu. Niech was Bóg błogosławi.